Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na łowcy demonów i na tym łowcy w końcu będziemy zamykać tornado. Wiem, już bardzo dawno temu powinienem to zrobić i moglibyśmy to zrobić, no ale jak sami wiecie i często na to narzekałem, nie było w ogóle miejsca w ekwipunku. Teraz tego miejsca mamy dość dużo, tu są jakieś epiki na wszelki wypadek odłożone, ale jeżeli będzie trzeba, to je sprzedamy i będziemy sobie po prostu cisnąć to tornadko. Zostało nam 30 do zrobienia, bardzo dużo na live'ach też tego tornada robi, żeby właśnie tak zostawić na odcinek około 30, żeby na pewno nie zapełnić sobie całego ekwipunku, żeby tam, wiecie, mieć jakiś zapas. Jeżeli zapełnimy, no to coś tam się sprzeda, wiadomo, ale generalnie tak się starałem, żeby jakoś to w jednym odcinku zrobić, dlatego myślę, że 30 to taka odpowiednia liczba. Zapraszam Was na live'y. Dzisiaj nie obiecuję, ale bardzo możliwe, że będzie live o godzinie 19. Link macie w opisie do Twitcha, link macie w przypiętym komentarzu twitch.tv/neutralsf. Tak więc serdecznie Was zapraszam. Oprócz tego zostawcie kciuka w górę. Ostatnio nie było filmów i przez to chcę Wam to wynagrodzić. Chcę Wam to wynagrodzić tym, że dzisiaj pojawią się dwa filmy. Pierwszy, czyli ten, który oglądacie o godzinie 16, i drugi, który pojawi się najprawdopodobniej o godzinie 20. Także jeżeli już oglądacie ten film, no to wbijcie sobie też na kanał o godzinie 20, żeby drugi film zobaczyć. A jeżeli jakby nie chcecie wbijać specjalnie, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i wtedy powiadomienie o nowym filmie powinno Wam przyjść. Tak więc, tak jak mówię, no dzisiaj za to będą dwa filmy. Możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli taki dodatkowy film, nazwijmy to, Wam się podoba, że coś takiego zrobię właśnie w ramach tego, że ostatnio tych filmów wcale tak dużo nie było, chociaż biorąc pod uwagę to, ile miałem czasu, to i tak było ich całkiem sporo, wydaje mi się. Dobra, lecimy tak naprawdę. Tutaj sobie możemy coś od razu wrzucić do kibla. Tu nam dało na siłę, zobaczmy jak to wygląda. Plus 3, no to my chyba tutaj po prostu zmienimy wyglądzik i od razu to rozmontujemy u kowala, żeby nie było po prostu śmietnika w ekwipunku. No i lecimy. Wydaje mi się, że przez to tornado się przejedziemy dosłownie jak, no po prostu bardzo gładko, nie? Bardzo gładko się przez to tornado przelecimy, bo jednak, no tak jak mówię, już bardzo, bardzo dawno temu powinniśmy właśnie to tornado zamknąć. Mamy już tutaj statystyki bardzo odpowiednie do tego. Tu widzimy, że jakiś coś tutaj nam się zacięło, już się dobry odcinek zaczyna. Mamy odpowiednie statystyki, żeby coś takiego zrobić. No zresztą, jak sami widzicie, bardzo, bardzo szybko ci przeciwnicy padają. Dzień Świętego Patryka, czyli coś, co tak naprawdę na pewno... Tam jakiś błąd, myślałem, że już brak miejsca w plecaku, nie wiem co tu mi wyskakuje za błąd. Na pewno ten tytuł też przyciągnął Waszą uwagę. Dzień Świętego Patryka, co to takiego? No jest to po prostu święto, które odbywa się 17 marca. Swoją drogą są to też moje imieniny, czyli za bodajże 2 dni w środę, tak? Rok temu w Shakesie z tej okazji były aktywne wszystkie eventy, była promocja na grzyby oraz było... co tam jeszcze było? Wszystkie eventy, promocja na grzyby, aha, i co najważniejsze, darmowe piwko w karczmie, czyli nie musicie płacić jak do tej pory jednego grzyba za piwo, tylko w ten jeden dzień Świętego Patryka mogliście właśnie sobie te piwka pić za darmo. I coś takiego było rok temu w 2020 roku. No i jak sami widzicie, no za 2 dni znowu ten dzień Świętego Patryka nam wypada. Co za tym idzie, jeszcze nie ma oficjalnego info. Być może jak ten film wleci o 16, to już będzie. Być może dadzą dopiero jutro, czyli we wtorek. No ale spodziewam się bardzo podobnych rzeczy. Spodziewam się tak naprawdę promocji na grzyby. Spodziewam się tego eventu, dzięki któremu dropi nam większa szansa na drop grzybków z misji. Event Golda, Expa, epicki. No i podejrzewam, że jeszcze święto twierdzy i święto podziemi nam do tego wrzucą. Także wydaje mi się, że po prostu tak to będzie wyglądać. I coś takiego będzie dostępne właśnie w środę przez jeden dzień. Polecam się Wam na to przygotować, bo jest to na 99% potwierdzone. No jeszcze czekamy tylko, aż po prostu oficjalne informacje na ten temat wlecą. Także, no przygotujcie się, nie? Będzie to taki po prostu 4 razy event. Bardzo dobrze wydaje mi się, żeby w środę, we wtorek, przepraszam, zrobić sobie awkę do 14, żeby puścić już tam wartę do 24 i tak dalej, żeby wiadomo, jak najwięcej z tego eventu wycisnąć. Także po prostu, no bądźcie na to przygotowani, nie? Bo wydaje mi się, że coś takiego zrobią. I też z tego powodu zresztą to tornado tutaj klikam. Jak widzicie, no już nie mamy miejsca, ale na szczęście nam poleciało sporo rzeczy do wiedźmy, z tego co widzę. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy za dychę, tu mamy za piątkę. Myślę, że za tą piątkę możemy sprzedać sobie tą rzecz. Tu mamy też za dychę. Dobra, tu nam w ogóle poleciał kolejny epik, też za dyszkę, więc dobrze by było go zostawić.
Tą broń to na razie zostawimy. Dobra, wiecie co? No posprzedaję te epiki. Posprzedaję na razie te epiki. Na jutro sobie zostawimy jeden, bo tak jak mówię, no właśnie z tego powodu między innymi tych epików nie robiłem jakiegoś tam ogromnego zapasu. Dlatego, że skoro będą te 4 razy eventy, no to po prostu sobie te epiki pokupuję. Też raczej tutaj nie będę miał wcale dużo miejsca po jakby skończeniu tego tornada. Boże, zobaczcie, my już mamy 994. To my zrobiliśmy 24 tornada, a jest 5 minuta odcinka. No to chyba ten odcinek będzie krótszy niż myślałem. Czyli w sumie nie musieliśmy tych epików w ogóle sprzedawać, bo i tak nam tu tylko maksymalnie 6 itemków jeszcze poleci. No ale dobra, no lecimy dalej. No mówiłem, że to tornado no już było bardzo, bardzo dawno temu do zrobienia, więc no jakby długo zwlekaliśmy. Wbijemy chyba level swoją drogą. Aha, to jak ja wbiję level, to dobrze by było tutaj chociaż zakręcić kółkiem, zrobić jakieś arenki i inne tego typu pierdoły, żeby wiadomo, jakoś to tam wyglądało. W sumie te epiki zamiast sprzedać to mogłem rozmontować, to też nie pomyślałem. No ale dobra, mniejsza z tym. Przez event, który był ostatnio, możecie się w ogóle pochwalić w komentarzu, jak tam, jeżeli chodzi o darmowe epiki, czy wam poleciało to, co chcieliście, czy to, co nie chcieliście akurat, czy z dziurą, czy bez dziury, no bo wiadomo, że gracze free to play przez te 3 dni zdobyli 3 epiki, a gracze eko zdobyli 6 epików właśnie dzięki temu, że leciały one zawki za darmo, więc no możecie się pochwalić, jak to tam u was wyglądało. A my w tym momencie sobie na szybko tutaj przelecimy tą, kurde, no czemu to tak dziwnie zacina, poczekajcie sekundkę, ja tutaj może sobie zrobię coś takiego. O, teraz chyba powinno być lepiej, dobra, bo tam w tle mi jedna rzecz działała, ale chyba teraz już będzie git. No widzicie, troszeczkę lepiej to chodzi. Więc tak jak mówię, no możecie się pochwalić, jak to tam generalnie u was wygląda. Ja tutaj na szybko jeszcze przelecę takie rzeczy, które mogę przelecieć, żeby po prostu... Aha, kostek to ja w sumie nie muszę, dobra, to czekajcie, zrobimy sobie powiedzmy to. Dobra, git. Co ja tu jeszcze miałem zrobić? Aha, jeszcze sobie może odbierzemy po prostu to. Dobra, no i wstępnie tyle. Awki nie będziemy robić, no wiadomo, za długo to zejdzie na odcinku. No i klikamy dalej, więc możecie się pochwalić, jak tam u was, jeżeli chodzi o te epiki, poszło. No i tyle, nie? No i zobaczcie, że bardzo, bardzo fajnie, jeżeli chodzi tu za piątkę znowu, ale to już możemy zostawić, bo miejsca będziemy mieli. Bardzo fajnie to tornado idzie. Level chyba dobijemy, tak jak mówię, 426, także też fajny wynik. Trochę jeszcze statystyk wpadnie za te itemki, które tam były za dyszkę, więc też git. No ale zobaczcie, no nie spodziewałem się. Ja tutaj się rozgadałem, klikałem sobie tego, a tutaj 24 tornada w dosłownie chyba, nie wiem, 3-2 minuty. No ale no spodziewałem się tego. Spodziewaliśmy się tego pewnie wszyscy. No zobaczcie, my tutaj już mamy prawie 46 tysięcy zręczności, prawie 30 tysięcy HP. No i ten łowca też wcale najgorszy do tych lochów nie jest, więc to tym bardziej pomaga, żeby właśnie jeszcze bardziej to tornadko klikać. No ale zobaczcie, no mamy 997 przeciwnika, jeszcze zostało nam tak naprawdę 3. To jest zwiadowca. Swoją drogą powinniśmy go dość szybko przeklikać, ale wiadomo, z tymi zwiadowcami różnie bywa w tym tornadzie. Kto bywał na live'ach, jak tym łowcom, dobrze powiedziałem, robiliśmy właśnie to tornado, no to wie, jakie tam potrafiły trolle iść, jak potrafili ci zwiadowcy robić 15 uników z rzędu, no ale tak na tym ta gra polega, nie? Także możecie napisać generalnie, co tam u was też. O, wbiliśmy level swoją drogą, to też bardzo, bardzo fajnie dla nas. Co tu nam poleciało? Wszystko za dyszkę, więc możemy sobie ustawić cyk. Tu mamy za piątkę, ale to zostawimy, to jakieś epiki za dyszkę, to na jutro. Także no, tak jak mówię, no plan na to tornado, fajnie mi się to złożyło, bo teraz był weekend epicki, ja mogłem sobie zrobić, powinienem sobie zrobić właśnie te epiki, zapas tych epików do kolejnego epika. Ale no, fajnie się to złożyło. Dobra, i mamy ostatniego przeciwnika, że właśnie znowu będzie najprawdopodobniej ten weekend epicki i wtedy coś tam sobie jakiś zapasik zrobimy. Więc to był tak naprawdę idealny moment na klikanie tego tornada. Dobra, widzowie, mamy tutaj, kurde, powiedziałem jak na streamie, mamy tutaj ostatniego przeciwnika. Mamy tysięczne tornado na łowcy demonów, zobaczcie jak to w ogóle leci. Zleciało strasznie szybko. Ta postać w kwietniu będzie miała rok. No i my tutaj już zamykamy tornado. Tornado, no strasznie, strasznie, to w sensie no rok, to w sumie, no już tak jak mówię, no mogliśmy to zrobić naprawdę o wiele wcześniej, ale no po roku tak naprawdę zamknęliśmy to tornado łowcą demonów, który wydaje się, że nie tak dawno był jeszcze nową klasą i tak dalej. Strasznie ten czas szybko leci. No zobaczmy, czy szybko go pokonamy. On się tutaj raczej zapisze, bo to już jest ostatni przeciwnik, no ale zobaczcie, no on tutaj jest o wiele silniejszy od poprzednika i tak dalej. No a tutaj chwila, moment, ciekawe ile odrodzeń. Zapiszemy sobie tą walkę. Mamy jakieś rękawice za 10 milionów, więc też je sobie oczywiście zostawimy. No i powinno nam dokładnie, jak zmienimy tutaj ekwipunek, powinno nam wlecieć
polecić osiągnięcie Zaklinacz Tornad, czyli Ukończ Tornado. No i mamy prawie 10 minutę odcinka, więcej chyba poświęciłem na gadanie o jakichś tam filmach, live'ach i innych rzeczach, aniżeli na to Tornado, no ale właśnie tak to wyglądało, bardzo, bardzo szybciutko. Dobra, więc tak naprawdę obejrzymy sobie może tą walkę od razu, żeby tutaj Szara Shiva, od razu ją zapiszemy, żeby sobie tutaj zobaczyć, ile w ogóle potrzeba nam było odrodzeń. Wydaje mi się, że nie jakoś wcale dużo, chociaż to jest zwiadowca, to wiadomo, że tutaj te uniki mogą namieszać, nie oszukujmy się. Dobra, cyk, no i tutaj pokonany, mamy pierwsze odrodzenie, zabraliśmy jej, no powiedzmy jedną czwartą chyba ta HP, tam mniej więcej, coś takiego. No ale zobaczcie, drugie odrodzenie, no teraz praktycznie nic jej nie zabraliśmy, no ale tutaj potężny krytyk z naszej strony, 87 milionów, tutaj 21, kolejne odrodzenie, czyli już trzecie, no i chyba teraz, a nie, jeszcze jedno będzie, bo my skończyliśmy na full HP, dokładnie, no i teraz zobaczcie, no to cztery odrodzenia, to wcale nie jest mało, nie jest wcale taka duża szansa, żeby łowca się odrodził 4 razy, no ale grunt, że udało się pokonać. No i mamy jeszcze 4 miejsca, mamy 192 miliony, tutaj możemy troszeczkę statystyk rozdać. Też nam trochę wpadło za te wisiorki. No i dobra, i tak to wygląda. Więc tornadko skończone, wreszcie nie będziemy musieli już tutaj ekwipunku mieć aż tak wolnego. Jedyne teraz itemki, jakie będziemy zostawić, to te za 2,5 miliona właśnie do wiedźmy, ale wiadomo, że takie itemy dropią cały czas zawki, więc w razie czego będziemy mogli je sprzedać. Także no, kolejny rozdział na łowcy demonów został skończony. Dobra, i co my tutaj jeszcze możemy zrobić? Tutaj mamy dwóch magów, mamy Zeusa i mamy tamtego tego maga w 13 piętrze, który nas... No, nie damy sobie z nim rady, no nie oszukujmy się. Jeszcze jest to za wcześnie, chyba żebyśmy go po prostu zwanshotowali. Ale to na to potrzebujemy więcej zręczności. Także to nas... O, kurde, zobaczcie, ile my mu tam zabraliśmy. 17 milionów. Kurda, może by się udało, no troszeczkę, no dosłownie nie wiem, z 1000 więcej zręczności by się udało. Tam strasznie fajna próba, ale ta gra jest z tego znana, że zobaczcie, 38 milionów krytyk, no to nam... A, w ogóle wczoraj, jeżeli chodzi o ten weekend epicki, to zmieniłem na tym łowcy jeszcze sobie broń. Broń mi dawała chyba, nie pamiętam ile, 32 średnie, czy coś takiego, czy 36, nie pamiętam dokładnie. I o wiele fajniejszy rozrzut miała ta, którą mam teraz założoną, więc też sobie zmieniłem. To takie małe przygotowanie pod ten odcinek, żeby jeszcze szybciej to tornado poszło. No ale teraz no już następnym razem broń zmienię za tam powiedzmy, nie wiem, 2 miesiące czy coś takiego, no bo to już nie będzie wcale tak szybko szło. No ale zobaczcie, no tutaj kurde, myślę, że jakbyśmy wrzucili może jakiś gemik na zręczność tutaj, zamiast na czarny po prostu, na wszystkie cechy zawiesiłem się, to wydaje mi się, że może nawet byłaby szansa, żeby tego tutaj pokonać kolegę, no bo on i tak nas one-shotuje, nie? Więc tutaj HP nie jest dla nas ważne. Tu chodzi o to, żebyśmy my go one-shotowali. Ale dobra, nie będziemy się tym bawić. Może jak mi jakiś gem na zręczność poleci, chociaż ostatnio to jest rzadkość, ostatnio cały czas mi dropią czarne, no to może faktycznie coś tu pokombinujemy, ale jeżeli nie, no to po prostu cierpliwie poczekamy. Już malutko, bardzo malutko brakuje, żeby go pokonać. Dobra, karuzela z idolami, spróbujmy sobie tego Alvaro coś tam pocisnąć, zobaczymy. Nie pamiętam, chyba tutaj pachołką jakieś tam bronie, jeżeli mi poleciały przez przypadek, to też zmieniłem. Ale czy to faktycznie nam jakoś bardzo pomoże? Nie wydaje mi się. Poklikamy, tak powiedzmy, po 50 grzybków. Po 50 grzybków na każdy loch, który jest ewentualnie możliwy. I będziemy lecieć, nie? To miał być odcinek głównie z zamykania tornada. Nie spodziewałem się, że tak szybko nam pójdzie, więc nie będziemy tutaj jakoś sztucznie przedłużać. No ale tu jak widzimy, ten Alvaro jeszcze niestety nie jest do pokonania. To jest w ogóle mag. No tak, no to ma sens. Jakby to był jakiś zwiadowca albo nawet wojownik, to wydaje mi się, żeby było prościej. Upiorny jeźdźca jeźdźcy. Nigdy nie umiem tego powiedzieć tak od razu, powiedzmy jednym tchem. No ale on też jest tutaj mocny, to jest paladyn z tego co wiem. Jego też będzie tutaj bardzo ciężko. Zobaczcie, w ogóle mu nawet do połowy nie schodzimy. Także nie ma sensu, tych w ogóle nie ruszamy. Jeszcze strażnik złotego jaja, zobaczmy sobie go, to jest wojownik, no i to jest takie, można powiedzieć, że chyba możliwe do zrobienia. Tak mam coś z tyłu głowy, że jeżeli tam faktycznie szczęście by nam sprzyjało, to faktycznie jest on do porobienia, no ale zobaczymy jak to pójdzie. I no powiedzmy na niego ile... 3050 może, coś takiego, około 100 grzybków, powiedzmy, że troszeczkę więcej, żeby zobaczyć, bo może faktycznie udałoby się go pokonać. Zawsze to tam troszeczkę expa do przodu i tak dalej, no nie? Chociaż level już i tak wbiliśmy kolejnego, na pewno nie wbijemy, bo byśmy musieli tutaj 5 pokonać, a nie tak dawno z tego łowcy odcinek wlatywał, więc nie tak dawno sobie faktycznie klikaliśmy tych przeciwników, no ale spróbować zawsze można, nie? Dobra, jeszcze 50 grzybów na niego, no była taka jedna próba bardzo, bardzo bliziutka.
No ale niestety i tak zakończyła się niepowodzeniem. Zobaczymy, jak to nam pójdzie dalej. Dawno nie nagrywałem, więc troszeczkę dawno też w ogóle streamów nie było. Powiem wam szczerze, że ostatnio tak jakoś nie mam za bardzo weny. W sensie nagrywać mi się chciało i już chciałem dla was coś w końcu nagrać. Nie miałem, o kurde, tam jaka bliska próba, no nie. Taki troll praktycznie na sam koniec, no ale on też jest do zrobienia. No na następnym odcinku, jeżeli będziemy nagrać z łowcy, to już chyba faktycznie on nam pęknie. Tutaj zobaczmy tą choleryczkę Hanę. Nie mam w ogóle ostatnio weny jakoś tak ani do streamowania, do nagrywania, tak jak mówię, chciało mi się nagrywać, bo już troszeczkę ten kanał taki, można powiedzieć, delikatnie zaniedbany. Robiliśmy sobie te odcinki na streamach. Możecie dać znać w sumie, czy takie odcinki na streamach wam się podobają, czy też nie. Wydaje mi się, że jednak te, które nagram tak samemu, tak jak ten, mają taki swój, można powiedzieć, lepszy klimat, nazwijmy to, aniżeli właśnie te odcinki na streamach. No ale chciałem połączyć i to, żeby tam widzowie streamów byli zadowoleni i przy okazji dla was coś nagrać, więc wydaje mi się, że to będzie ok. Dobra, ta choleryczka i tak nam nie chce paść, tutaj nie ma w ogóle prób. No ale wiecie, no teraz miałem ochotę ponagrywać, dlatego będę chciał w tym tygodniu troszeczkę więcej filmów wam rzucić, żeby troszeczkę zrekompensować to wszystko. Ale tak jakoś ostatnio złapałem lenia, nie dość, że nie miałem za dużo czasu, o czym wam mówiłem tam w którymś z poprzednich odcinków, że teraz może być różnie z czasem, no to jeszcze tak jakoś kiepsko u mnie z weną, a wiadomo, na siłę na przykład streama odpalać, no to mija się to zdecydowanie z celem. Dobra, no tutaj tego Tora tym bardziej nie ma w ogóle opcji ubić. Kto nam tu jeszcze został? Esteros, Gurołaz, zobaczmy tego Gurołaza, jeżeli jego pokonamy, to chyba dwóch kolejnych też, przynajmniej tak mi się wydaje. Tak to chyba wyglądało na Berserku, no ale wiadomo, że Berserk to jest w ogóle zupełnie odklejona klasa, jeżeli chodzi o lochy. Także tutaj nie ma co porównywać do niego innych. No ale okej, no schodzimy mu tutaj tak poniżej połowy, ale i tak chyba jeszcze brakuje. No ten strażnik złotego jaja w tej szkole to jest taki przeciwnik, który wydaje mi się, że najbliżej jest, no na pewno najbliżej, jak mu tam zostało chyba z 10 milionów HP, no to jest najbliżej do pokonania, no ale w tym momencie jeszcze za wcześnie, no troszeczkę się wzmocnimy i tak dalej i na pewno tutaj pociśniemy, powiedzmy jeszcze 10 grzybków na niego do 2850 i to by było na tyle. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby wiedzieć o kolejnych filmach, dostać powiadomienia. Wbijajcie na Discorda dla widzów, bo na Discordzie dla widzów jestem praktycznie cały czas i co jakiś czas tam coś piszę i tak dalej, więc jakiś tam kontakt utrzymujemy, nawet jak nic nie wrzucam na kanał, nawet jak nie streamuję. Także Discord wydaje mi się, że jest dość fajną opcją. Aha, ja tu w ogóle wczoraj nie miałem golda, żeby zaczarować broń, ale w końcu ją zaczarowałem. Dobra, chyba po ławce, jak już tego golda miałem, bo też by był przypał, jeżeli bym to wszystko klikał, a nie miałbym czaru na broni, ale jest, dobra, więc git. Także na tego Discorda możecie wbić na Twitcha i zostawić followka, żeby mieć powiadomienia o live'ach. I tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!